Młodzież z pierwszego LO imienia Tadeusza Kościuszki w Łukowie brała udział w corocznej akcji profilaktycznej Tydzień bez nałogów. Jej koordynatorem była pedagog Monika Łukasik. Pierwszą z imprez, która odbyła się w ramach tygodnia, był szkolny konkurs Talent Mam. Już po raz siódmy organizujemy konkurs szkolny Talent Mam. Jest to zadanie, które realizujemy w ramach programu Tydzień bez nałogów. Chodzi o to, że poprzez ten konkurs promujemy naszych uczniów zdolnych, promujemy pasje, które nasi uczniowie mają, zachęcamy innych do podjęcia jakiejś aktywności takiej kreatywnej, twórczej, żeby młodzież po prostu fajnie spędzała czas wolny, a przez to jakoś broniła się przed uzależnieniami, przed jakimiś trudnymi zachowaniami. Podczas konkursu publiczność obejrzała 8 występów. Pierwsze miejsce w konkursie Talent Mam jury przyznało ex aequo Aleksandrze Kurowskiej i Julii Marek. W ramach tygodnia, jutro mamy bardzo fajną akcję, mamy happening antynarkotykowy. Zabaw się z nami, nie z narkotykami. No i cóż, młodzież przygotowała pytania, taki quiz dotyczący właśnie szkodliwości narkotyków, zwłaszcza dla młodych ludzi, tak? Tego jak działają, jak mogą nasze życie zmienić, tak? I uczniowie naszej szkoły, którzy zechcą wziąć udział w tej zabawie, ich zadaniem jest odpowiedź na pytania, które dla nich przygotowaliśmy, czy to prawda, czy fałsz. A w nagrodę zapraszamy wszystkich na zdrowy poczęstunek. W ramach Tygodnia bez nałogów zorganizowaliśmy konkurs na plakat profilaktyczny oraz konkurs na pracę pisemną, która właśnie porusza problem używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Naprawdę fajny konkurs, nagrody oczywiście zarówno w konkursie na plakat, jak i na pracę pisemną, czy
W dzisiejszym Talent Mam. Wszystkie te nagrody są zakupione ze środków pozyskanych z Miejskiej Komisji Profilaktyki, powiem tak ogólnie. Podsumowaniem tygodnia bez nałogów będzie spotkanie z panem Lechem Dyblikiem. To jest aktor, pieśniarz, człowiek, który od 25 lat jest trzeźwym alkoholikiem, który daje świadectwo. Rachunek sumienia to jest taki moment, kiedy człowiek się zastanawia, czy to, co robię, jest dobre czy złe. Że myślę, że człowiekowi jest potrzebne są takie momenty takiej refleksji, czy to, co robię, jest dobre czy złe. Wiecie, co się pojawia. Za chwilę jest jeszcze ciekawiej, bo się pojawia pytanie, a co to znaczy, że coś jest dobre, a coś jest złe. Każdy z nas musi to rozstrzygać. Wina kradnuju kosteczką w ciepłuju ziemią zaroju. I łazu pacełuju i spieluję grozdia serwu. I druzjej sazawu na lubow swoje serce nastroju. A inaczej za ciem na ziemię, taj wieczna im żywu. Zabieraj tiska gości mai na moją gościenie. Gawarite mnie prawa w lico, kim przed wami sływu. Cary niebiesny paszlot mnie prościenie za pregrzeszenie. A inaczej za ciem na ziemię, taj wieczna im żywu. Темна красном своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею главу. И заслушаюсь я и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? To, co robię, polega na tym, że opowiadam o tym, co wydarzyło się w moim życiu i tylko tyle mogę, prawdę mówiąc. A ponieważ ta historia jest i trudna, i skomplikowana, ale dobrze się skończyła, więc traktuję to trochę jako swój obowiązek, bo ludzie uwikłani w uzależnienia tracą wiarę, że coś można z tym zrobić, że mogę uporządkować życie. Można. No, po prostu moje życie jest dowodem na to i robię tylko tyle, to nie jest nic wielkiego. Ludzie uzależnieni, i to jest też jednym z warunków, powinni w pewnym momencie zacząć spokojnie o tym mówić, bo to nie jest ani dobrze, ani źle, ponieważ jest to choroba, ale że przestać się tego wstydzić, przestać robić z tego tajemnicę. I zresztą taki moment jest oznaką zdrowienia, że jeżeli możesz spokojnie o tym gadać, to znaczy, że jesteś na dobrej drodze. Czy to jest trochę tak, że młodzież uczy się przez przykład, więc ten przykład trzeba im dawać? To dobrze pani powiedziała, to kiedyś jeden proboszcz na kazaniu powiedział, że wy nie zmieniajcie swoich dzieci, bo one i tak będą takie jak wy, sami się zmieniajcie. To nie pierwsza pana wizyta w pierwszym liceum. Jak spotkania z młodzieżą, co na dzisiejszym spotkaniu się wydarzy? Co się wydarzy na dzisiejszym spotkaniu, nie mam pojęcia. Natomiast bardzo lubię tutaj wracać, bo to jest bardzo dobre liceum. Jest niewiele takich szkół w Polsce. Uważam, że warto robić takie programy, które właśnie promują zdrowy styl życia, które skłaniają młodych ludzi do refleksji i że trzeba być bardzo ostrożnym, bardzo czujnym, podejmować właściwe decyzje, dokonywać dobrych wyborów, bo czasami taka jedna sytuacja może sprawić, że zła decyzja może sprawić, że to życie młodego człowieka potoczy się inaczej. Tak? My chcemy ich przed tym może nie tyle ostrzec, to po prostu skłonić do refleksji, że w życiu trzeba dokonywać dobrych wyborów. A dobre wybory to są to jest to życie bez narkotyków, bez substancji psychoaktywnych.